podobał, to odnowiła się ta chwila czy coś? Znaczy no, ja ogólnie tak dzisiaj się nie nastawiałem, że wyjdę i będę grał. Trzy dni nie trenowałem i nie mnie bolało, także to był wielki znak zapytania, ale wyszedłem i zagrałem. Ale poczułem później jakiś tam, coś mnie pociągnęło i już nie miałem szans na jakiś bieg nawet, żeby coś tam powiedzmy dać jeszcze siebie więcej. Dopuszczał pan taką możliwość rzeczywiście, że pan nie wyjdzie? No bo to jednak... Znaczy ja się obawiałem, że po 10 minutach będę musiał zejść. To było najgorsze, także, no ale powiedziałem trenerowi, że może tak być. On mówi, że nie ma problemu, żebym spróbował i tyle. Czyli kiedy ta decyzja zapadła, że pan jednak wystąpi? No dzisiaj tak w sumie. Dzisiaj tak. Z tego co pan mówi, to dość ryzykowne to było, no bo skoro można było już... Znaczy tak, bo ja odczuwałem ból i wiedziałem, że to nie wróży naprawdę na dłuższą grę, więc no ale cóż, no, w takim meczu chce się grać i dobrze, że nam się udało, że wygraliśmy. Panie Arku, właśnie jak ta święta wojna z perspektywy boiska wygląda, jak pan ją zapamięta? Nie no, był taki mecz myślę, że w dwie strony, że Wisła miała swoje sytuacje, my mieliśmy sytuacje, myślę, że Wisła miała ich więcej, ale to już o tym zapomnieliśmy, wygraliśmy mecz i wszystko. Atmosfera, wszystko, kibice, zadowolony pan jest? Ja jestem bardzo zadowolony, szczególnie jak widzę, jak publiczność rzeczywiście była zadowolona i wspierała nas cały czas od samego początku i to było fajne. Naprawdę bardzo pozytywnie i trzeba im za to naprawdę bardzo podziękować. Trudno sobie było wymarzyć lepszy moment na przełamanie, na pierwsze zwycięstwo w sezonie, jak właśnie w takim meczu. Nie no, zgadza się właśnie, wiedzieliśmy tutaj, że ten moment musi nastąpić i to właśnie dzisiaj w takim meczu i nam się udało. Ta decyzja o tym, że pan zagra, to bardziej do pana należała, czy bardziej do trenera? Czy... Nie, no oczywiście ja muszę zadecydować, czy jestem w stanie zagrać, czy nie, także to już była moja decyzja. Ale do momentu tej kontuzji bardzo dobrze to wyglądało, w szczególności w środku pola, tutaj zdominowanie. Znaczy ja nie wiem, ja miałem takie wrażenie, że coś nie grało. Nie wiem, tak z mojego odczucia, że w ogóle graliśmy innym zestawieniem graliśmy troszeczkę i tak... Nie wiem, trzema defensywnymi właśnie. No tak. Ja czułem, że jakoś nie wiem, tak za mało do przodu coś to mi nie pasowało, ale z kolei paraliżowaliście te No zgadza się, tak, ale jakoś z mojego odczucia było tak, że coś tam powiedzmy było nie tak, ale mówię, to już jest historia. Że była jakby ochota, no nie, do tego, żeby zaatakować, a nie było tych narzędzi, tej możliwości, tak? No tak, właśnie, mało tej ofensywy było i rzeczywiście jak się miało piłkę, to nie było za bardzo gdzie zagrać do przodu i to tak troszeczkę... Poprzek boiska owszem, ale już do przodu. Ale do przodu nie. Do końca trzeba było drżeć o ten wynik, no bo 1-0 to jest w sumie żadna przewaga, prawda? Jedna akcja tutaj może wszystko zmienić. No tak, no ja już później z ławki oglądałem, to rzeczywiście Wisła była bardzo niebezpieczna, bo wrzucali te piłki w 16 i było bardzo groźnie. Także tam stwarzali swoje sytuacje, a naszą winą było to, że się cofnęliśmy za bardzo i daliśmy Wiśle tutaj powiedzmy stwarzać tę sytuację. Ale z drugiej strony nie taki diabeł straszny. Ta Wisła granica w europejskich pucharach wcale nie była jakoś tą klasę lepsza, absolutnie. Nie, ale tutaj troszeczkę jakbyśmy pomagali im, bo rzeczywiście oni naprawdę mieli dużo tych sytuacji takich i to z naszej pomocy. I to było właśnie troszeczkę powiedzmy nieodpowiedzialne z naszej strony. Czy można powiedzieć, że taka jednorazowa taktyka, no nie, na potrzeby konkretnego rywala, ale teraz już raczej odchodzimy od tego. Znaczy ja nie wiem, to już pytanie pewnie bardziej do trenera. Jak pan czuje, że to może być taki moment, co mówię, rzeczywiście od tej chwili wam będzie już tak troszkę i ze szczęściem i, no bo w tym meczu i było troszkę było. Szczęścia też, prawda, że to się wreszcie odmieni, to karstwo. Ja myślę, że tak, ja myślę, że na pewno takie zwycięstwo, takie zwycięstwo, szczególnie jeszcze z Wisłą, to myślę, że przyjdą dobre czasy dla nas. I rzeczywiście mieliśmy dużo szczęścia dzisiaj, ale ostatnio w tych meczach brakowało, dzisiaj też szczęście mieliśmy i oby tak dalej.